Mamy takie wrażenie. 2x dodać 4 pomnożone przez 5x odjąć 9 ma się równać, a razy x kwadrat dodać bx odjąć 36. No i naszym zadaniem tutaj jest znalezienie wartości tych parametrów a i b, dla których to równanie jest spełnione. Zachęcam Cię, wciśnij w pauzę, zastanów się samodzielnie, spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. No dobra. Jak ja to zrobię? Tutaj skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. No bo jak mam wymnożyć takie dwa dwunione przez siebie, to właśnie z tego skorzystam. Czyli pomyślę sobie, że to jest jakaś, jakaś liczba i teraz mnożę przez tę liczbę sumę dwóch innych liczb. 5x odjąć 9. Czyli muszę skorzystać z rozdzielności względem, mnożenia względem dodawania, czyli muszę pomnożyć przez tę liczbę najpierw pierwszy składnik sumy, potem drugi składnik sumy, no, i dodać je do siebie. No to tak właśnie to zrobię. Czyli 2x plus 4 pomnożę przez 5x. Wszystko jedno, czy 5x napiszę z lewej, czy z prawej strony, bo mnożenie jest przemienne, napiszę może z lewej. Czyli to jest to jedno mnożenie, i teraz dodać do tego wynik drugiego mnożenia. Drugie mnożenie to jest minus 9 razy ten nawias. Dodać minus 9, czyli odjąć 9, razy to samo wyrażenie w nawiasie 2x plus 4. No i tak przekształciłem tutaj tę lewą stronę. No i teraz mogę znowu skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Tutaj pomnożę 5x przez 2x najpierw, potem pomnożę 5x przez 4 i wyniki tego mnożenia do siebie dodam. 5x razy 2x to będzie 10x do kwadratu, 5x razy 4 to będzie 20x, czyli dodać 20x. No i teraz druga część tutaj zupełnie analogicznie. Czyli 9 razy minus 9 razy 2 i minus 9 razy 4, minus 9 razy 2 to będzie minus 18x, minus 9 razy 4 to będzie minus 36. No i już mam uproszczoną tą lewą stronę, ale tutaj jeszcze można jedną rzecz zrobić, mianowicie można dodać do siebie te dwa składniki. One oba są proporcjonalne do x, czyli Mamy 20x odjąć 18x, mogę to do siebie dodać i wtedy będę miał 2x. 20 odjąć 18 to jest 2. No i już prościej się nie da. Już maksymalnie uprościłem tę lewą stronę. Przepiszę tylko to, co tutaj jeszcze nam zostało. Minus 36. No i to jest wynik tego, tego mnożenia. Już maksymalnie uproszczony. No i teraz przypominamy sobie, że. To miało być równe temu wielomianowi tej po prawej stronie. No to ja go przepiszę. A razy x kwadrat, dodać b razy x, dodać b razy x, odjąć 36. No i przepisałem z użyciem tych samych kolorów, które tutaj użyłem po lewej stronie. Dzięki temu od razu widzisz, ile musi być równe a, ile musi być równe b, żeby to się zgadzało. Bo kolory nam to. Jednoznacznie pokazują. Widzimy, że A musi być równe 10, a B musi być równe 2. I wtedy te wyrażenia będą sobie równe. No więc rozwiązaliśmy zadanie. No i teraz można się zastanawiać, czy można to było zrobić trochę szybciej, nie, nie wymnażając tego tak, to i po kolei, linika po linijce. No odpowiedź brzmi tak, można to było zrobić trochę inaczej, bo tutaj mogli, mogliśmy popatrzeć na to wyrażenie i zastanowić się. Skoro interesuje nas współczynnik A tutaj po lewej stronie, czyli ten, który jest przy x kwadrat, no to zastanówmy się, skąd x kwadrat się weźmie, jak będziemy mnożyli te dwumiany po lewej stronie. No to x kwadrat powstanie tylko wtedy, kiedy pomnożę 2x przez 5x, bo muszą 2x się spotkać. Czyli tylko wtedy, kiedy te dwa składniki się mnożą, to dostaję x kwadrat, no a 2x razy 5x... No to jest właśnie 2 razy 5, to jest 10x kwadrat. No, czyli już widzimy, że, że A musi być równe 10. Bo z mnożenia żadnych innych tutaj elementów, nie powstaje nam x kwadrat. No a skąd wziąć b? No, b no to jest różnik przy x. To kiedy dostaję x, a wtedy, kiedy mnożę 2x przez minus 9, tak? kiedy te, te mnożę przez siebie elementy, czyli mam 2x. Razy minus 9 to będzie minus, może napiszę od razu, 2x minus 9 to będzie minus 18x. No i wtedy, kiedy mnożę czwórkę przez 5x, czyli kiedy te dwa elementy przez siebie mnożę. 4 razy 5 to jest 20, dodać 20x, minus 18 plus 20x to jest 2x, czyli widzimy, że b musi być równe. Dwa, żeby to się zgadzało. Właśnie, więc w ten sposób mogliśmy to szybciej zrobić. No ale oczywiście to jest dokładnie to samo, co tutaj. Tylko tutaj to było zrobione tak bardziej łopatologicznie, ze wszystkimi krokami, a tutaj to jest szybciej. Ale mi się wydaje, że w ten sposób jest troszkę bardziej odporny na zrobienie jakiegoś błędu, jak po prostu popatrzymy, co przez co się mnoży i odczytamy, jakie muszą być te współczynniki przy odpowiednich potęgach x, po tym jak wymnożymy te dwa dwumiany.